Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach, mówi Michał Kuśnierz, razem ze mną jest Piotr Cielebiaś. Witaj, Piotrze. Witam. Mieliśmy niewiele tych doniesień w ostatnim tygodniu, w zasadzie jedno takie ważne, o którym warto wspomnieć, o tym, żeśmy też pisali na naszej stronie, chodzi o zdarzenie, które miało podobny przebieg i efekt, czy mówiliśmy to, co wydarzyło się w Norwegii, owa słynna spirala, która obiegła cały świat. Podobny incydent miał miejsce w Chinach z podobnym efektem. Wreszcie żeśmy otrzymali w tym tygodniu zdjęcia, bo to miało miejsce na początku roku, z tego co pamiętam. Tam też doszło do testu rakiety, z tym, że tam, jeśli dobrze pamiętam, to chodziło o testowanie jakiegoś takiego rodzaju chińskiego systemu Patriot, czyli o zastrzelenie jednej rakiety przez drugą, ale to wywołało efekt właśnie w postaci takiej niebieskiej poświaty. Prezentujemy to na naszej stronie, na zdjęciach. No i oczywiście w pierwszych relacjach znowu mówiło się o obserwacji UFO. Później żeśmy otrzymali potwierdzenie, że to chodziło o testowanie chińskich rakiet. Piotrze, co możemy o tym powiedzieć? Bo ostatnio żeśmy mówili parę razy o doniesieniach z Chin i tutaj też się pojawiły właśnie doniesienia i też, znaczy nie do końca pokrywające się w czasie z tymi testami rakietowymi, także być może jednak też zaobserwowano coś innego. No tak, tak samo jak w przypadku Norwegii, prawdopodobnie, no nikt do końca nie wie, ale wszystko wskazuje na to, że za obserwację tego tajemniczego obiektu na niebie odpowiedzialna była rakieta. A właściwie eksplozja, jaką ona spowodowała. Ciekawe jest jednak to, że przypuszcza się, że mogło być jednak troszkę inaczej, czyli mogło to być jednak trochę inne zdarzenie. Czekamy cały czas na potwierdzenie. Natomiast tak jak w przypadku Norwegii, jak powiedziałeś, od razu pojawił się głos o UFO. Ci widzieli to, ci widzieli tamto. To znaczy w przypadku Norwegii ten obiekt był bardziej spektakularny, bo miał taką formę rzeczywiście, jak z filmu science fiction, natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z czymś chyba troszkę mniej spektakularnym, ale równie ciekawym. Natomiast myślę, że takie przypadki, w których jakieś obiekty, prawda, no właśnie tego rodzaju, czyli pociski, samoloty wojskowe są brane za UFO, są niezwykle częste, dlatego myślę, że istnieje jeszcze wiele, wiele przypadków i wiele, wiele przypadków się zdarzy, kiedy będzie się mówiło o pojawieniu UFO w podobnym okolicznościom. A jakie jeszcze mieliśmy doniesienia, bo pojawiła się też taka informacja o pewnych odkryciach na południu Hiszpanii, kiedy zaczęto wręcz mówić o tym, że znowuż natrafiono na kolejne ślady Atlantydy, czyli tej wielkiej mitycznej cywilizacji, która rzekomo istniała, tym razem właśnie na południu Hiszpanii. Tak, to już kolejny raz, kiedy ktoś odkrywa Atlantydę. Ja już nie umiem nawet policzyć, ile razy wcześniej mówiono, że natrafiono na ślady cywilizacji, które miały stać się pierwowzorem dla tej legendy. No myślę, że to chyba są troszkę oświadczenia nad wyraz, to znaczy no Atlantydę widziano już na Cyprze, w Turcji, w Hiszpanii, na Karaibach, a nawet w Andach, także myślę, że tak. Jest to po prostu oświadczenie, które ma na celu zwrócenie uwagi na te prace, które są tu prowadzone w Hiszpanii. Myślę jednak, że no Atlantyda jako mit mogła mieć przynajmniej realne podstawy, to znaczy w takim sensie, że mogła istnieć cywilizacja, która skończyła w tak tragiczny sposób, natomiast nie uważam, żeby prawdą było to, co do mitu do Atlantydy dorobił wiek XX, czyli te wszelkie historie o zaawansowanej cywilizacji, zaawansowanej technicznie, obronie atomowej, UFO, kosmikach i tak dalej. Tak, no zobaczymy, co przyniosło dalsze badania. Będziemy starać się to śledzić. A pojawił się też taki news już, że tak powiem, z innej beczki o hominidzie, który pojawił się rzekomo w Bułgarii. Zaczęło krążyć po internecie zdjęcie i okazało się, że to zdjęcie pochodzi sprzed kilku lat i wiązało się z pewną kampanią reklamową swego czasu prowadzoną. Część ludzi wychwyciła to właśnie jako autentyczne zdjęcie Yetiego i to w Bułgarii, co jest
też takie dosyć dziwne, ale przypomina mi się od razu historia Yetiego w Tatrach. Pamiętasz o tym, co, z czym mieliśmy do czynienia pod koniec tamtego roku? Dokładnie tak. To znaczy ta kampania, to znaczy ta historia o Yetim z Tatr dotyczyła właściwie kampanii reklamowej. Okazało się, że była to taka no dość śmieszna sprawa, dość śmieszne zajście, które potem rozpowszechniono nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Tak samo w przypadku Bułgarii. Ktoś po prostu podsunął zdjęcie i postanowił wykorzystać to jako do zrobienia sensacji, jako materiał, prawda, no, potencjalnego spieniężenia tej obserwacji. Natomiast musimy powiedzieć, że historie o podrabianych Yetich są bardzo częste, ale równie częste są te, gdzie poszukiwania tych obiektów wkraczały w taką bardziej zaawansowaną formę. Nie pamiętamy chociażby ubiegłoroczne poszukiwania takich małpoludów w obozie kemerowskim w Rosji, kiedy mówiono, że one się tam pojawiają. Niestety nic nie znaleziono, ale takich poszukiwań było wiele, wiele. No, rzadko natrafiono na coś, co mogłoby być dowodem na to, że takie stworzenia rzeczywiście gdzieś istnieją. Natomiast na pewno, jeżeli można ich gdzieś poszukiwać, to one ukrywają się na pewno z dala od cywilizacji, na pustych przestrzeniach. Ja myślę, że Europa nie jest najlepszym miejscem dla tego typu istot. No kto wie, być może rzeczywiście kiedyś trafimy na jakieś dowody, bo na razie o nie bardzo trudno. Są to rzekome zdjęcia, prawda, ale wiadomo, że najlepszym dowodem byłoby ciało takiego stworzenia. Tak. No nic, no w każdym razie my trzymamy rękę na pulsie. Zawsze śledzimy wszelkie doniesienia na tym polu. I jak tylko coś się ciekawego pojawia, o tym piszemy. No właśnie, może powiedzmy parę słów o tych najnowszych artykułach, które się pojawiły na naszej stronie, bo mamy tutaj m.in. raport Arkadiusza Miazgi o spotkaniach z UFO nad Bieszczadami w Polsce. Myślę, że bardzo ciekawy, prawda? Oczywiście te relacje z Bieszczad są niezwykle ciekawe. Niektóre z nich są, prawda, dość leciwe. Kilka jest kontrowersyjnych, natomiast rzeczywiście tutaj mamy dość interesujący zbiór obserwacji podany w bardzo przystępnej formie, ale pojawiły się na naszej stronie także inne ciekawe artykuły, na przykład dotyczące słynnej anteny Eltanina, czyli rzekomego tworu z dna morza, który miał być śladem po jakichś dawnych cywilizacjach. Okazał się, czym się okazał, to każdy sobie może przeczytać. Natomiast jeszcze pojawił się ciekawy artykuł o Diables Devon. To jest dość oklepana historia, często podawana za wzór taką klasyczną historię nie wyjaśniają. No, my podajemy alternatyw pojawienia się śladów, które nie tylko pojawiły się na przestrzeni wielu kilometrów, ale też w jakiś sposób pojawiły się w miejscach najbardziej niedostępnych. Tak, a z kolei w przyszłym tygodniu szykujemy też ciekawy artykuł, który się ukaże tym razem pióra pana Mariusza Frackowskiego. Myślę, że ciekawa historia o latającym trójkącie, tak? Tak, również bardzo ciekawa sprawa. Zapraszamy wszystkich. Także jeżeli ktoś ma chęć, to bardzo zapraszamy. Tak, dziękuję Ci Piotrze. W takim razie zapraszam za tydzień do kolejnego przeglądu wydarzeń z Polski i ze świata. Dziękuję Piotrze. Ja również. I do usłyszenia za tydzień. Dzięki. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Cielebiasia, realizacja grupy Infra dla Radia Wolnego.